Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. List do Galacjan, 6 rozdział, 7 i 8 werset. Wiemy, że w naturze zbieramy to, co posialiśmy. Wszystko, co żyje, podlega nienaruszalnemu prawu siewu i zbioru. Jeszcze nigdy figi nie wyrosły na cierniach lub winogrona na ostach, a gospodarz zawsze zbiera to, co wpierw zasiał. Prawo siewu i zbioru obowiązuje również w moralnej sferze. Nasze słowa i czyny są porównane do ziaren przeznaczonych do siewu, gdyż jaki one przynoszą w naszym życiu, wcześniej czy później, owoce. Tak na ten temat wypowiedział się mądry król Salomon. Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, 8 werset. Gdy siejemy miłość, będziemy zbierać miłość. Gdy siejemy skąpo, zbierzemy strach i chłód. Siejąc nienawiść i przemoc, będziemy zbierać obydwie te rzeczy. Gdy staramy się innych uszczęśliwić, to i nasze szczęście będzie większe. Zasada siewu i zbioru obejmuje nie tylko rodzaj, ale i ilość siewu. Gdyż kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 6 werset. Wniosek jest z tego taki, że szkodzimy sobie samym, gdy przekraczamy Boże przykazania i gdy nie pytamy Pana o Jego dobrą wolę co do naszego życia. Nie tyczy się to tylko skrajnych rzeczy, takich jak zażywanie zbyt dużej ilości alkoholu, narkotyków czy innych, które niszczą naszą duszę, zdrowie, rodzinę, wręcz całe życie człowieka. Nie tyczy się to jedynie skrajnych rzeczy, takich jak niszczących trzeźwość zachowań, niszczące trzeźwość zachowania i używki lub oglądanie szkodliwych treści, które niszczą duszę, zdrowie, rodzinę oraz całe życie człowieka. Tyczy się to również takich złych rzeczy jak kłamstwo, oszustwo, złe obgadywanie lub gonitwa za karierą, które zasiewamy w codziennym życiu, a które pewnego dnia przyniosą złe owoce. Dopiero gdy powierzymy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, i przez Niego zostaniemy uzdolnieni, aby żyć według myśli Bożej, wtedy możemy siać dobre ziarno dla Boga, a rządzić życie wieczne.